Kosmos, ostatnia granica. Premiera Starfielda zbliża się wielkimi krokami, a moje podekscytowanie nieustannie rośnie. W ostatnim filmie na jego temat mówiłem o tym, co już wiadomo, ale przede wszystkim o swoich obawach. Pod filmem znalazło się sporo komentarzy, a duża część z nich zawierała ciekawe refleksje i dobre pytania. Zainspirowały mnie one i jeszcze bardziej sprowokowały do przemyśleń i szukania odpowiedzi. W tym filmie pospekuluję na wybrane tematy oraz zaproszę Was do dyskusji i wyrażenia opinii o nich w komentarzach. Pierwszy temat, który chcę poruszyć, dotyczy tego, jak duże statki będziemy mogli zbudować. Idzie on na pierwszy ogień, ponieważ sporo tutaj można wywnioskować z dostępnych materiałów. Na pewno pamiętacie fragment prezentacji, w którym pokazano nam, jak z poszczególnych elementów, w bardzo prosty sposób, będzie można budować, wydawać by się mogło, dowolnie wyglądające statki. Cała zabawa odbywała się na planszy podzielonej na cztery jednakowe obszary z dodatkowo zaznaczonymi punktami leżącymi w jednakowych od siebie odległościach, a na jej środku znajdował się budowany statek. Jednocześnie odpowiednie suwaki pokazywały wymiary statku, a raczej odległość najbardziej wysuniętych jego części od środka planszy. Było to odpowiednio 20 metrów w przód i w tył oraz po 11 metrów w prawo i w lewo. Dodatkowo bardzo łatwo można wywnioskować na podstawie odległości suwaków oraz ilości punktów od środka planszy, że odległość pomiędzy najbliższymi punktami wynosi 4 metry. 5 takich odcinków do przodu i prawie 3 w bok. Można także łatwo stwierdzić, że najkrótszy odcinek łączący środek planszy z jej krańcem ma długość 20 odcinków między najbliższymi punktami, czyli 80 metrów. Stąd już oczywisty wniosek, że maksymalna długość i szerokość statku to 160 metrów. Ciężko natomiast oszacować, jaką maksymalną wysokość może mieć statek, ponieważ na planszy nie widzimy jednoznacznych podpowiedzi. W prezentacji natomiast można zobaczyć statek zbudowany na wzór robota, którego wysokość to 9 poziomów modułowych. Myślę, że pewnie programiści raczej ustawiliby maksymalną wartość na 10 i przyjmując, że wysokość modułu to również 4 metry, maksymalna wysokość statku wyniosłaby wtedy 40 metrów. Ale to już całkowite spekulacje. Napiszcie w komentarzach, czy rozczytaliście to tak samo jak ja. Ale nie tylko maksymalne rozmiary będą nas ograniczać. Nie mam też na myśli naszej wyobraźni. Niewątpliwie to, jak duży statek będziemy mogli zbudować, będzie zależało także od kosztów poszczególnych elementów oraz posiadanych środków. Tutaj ciężko wskazać, jak szybko będziemy mogli pozwolić sobie na statek o maksymalnych rozmiarach, ale bazując na tym, co Todd Howard mówił o ekonomii w grze i domyślając się jej roli w spajaniu poszczególnych systemów rozgrywki, strzelam, że nie prędko. To była taka rozgrzewka. Kolejny temat, nad którym rozmyślałem dużo i o którym pisaliście też w komentarzach, to rozmiar obszaru na planetach, po którym będzie można się poruszać i jak to będzie właściwie działać. Wiemy, że na każdej planecie ma być on równy obszarowi, jaki znamy ze Skyrima. Czyli Skyrim razy 1000. Brzmi nieźle, ale planeta jest znacznie większa niż obszar mapy Skyrima. Podczas prezentacji przekazano nam, że planety generowane są proceduralnie. System buduje planetę, kiedy gracz się do niej zbliża, generując na niej blok terenu. Później inny system dodaje tam ciekawe miejsca, istoty, złoża ród i rośliny. Są także miejsca stworzone przez twórców, które też muszą być tam wpasowane. W innym miejscu słyszeliśmy natomiast, że placówki da się zbudować niemal wszędzie, na każdej planecie. Więc co się dzieje, gdy gracz odleci z planety i za jakiś czas na nią wróci, ale będzie chciał wylądować na przykład na drugiej półkuli? Szukałem konkretnej odpowiedzi na tak postawione pytanie, ale jej nie znalazłem. Jeśli tobie się udało, to daj znać w komentarzu. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby pospekulować w tej kwestii. Możliwe są różne rozwiązania. Brałem nawet pod uwagę takie, że po wylądowaniu planeta kurczy się do rozmiaru Skyrima. Animacja lądowania umożliwiałaby taki zabieg. Z drugiej strony obiegnięcie planety byłoby wtedy możliwe, a twórcy ciągle podkreślają, jak duży nacisk położyli na realizm i wiarygodność zbudowanego świata. Dużo również mówili o realistycznym generowaniu światła przez gwiazdę w układzie, dlatego myślę, że ten koncept trzeba raczej odrzucić. Inna możliwość jest taka,
że system generuje teren odpowiedniej wielkości za każdym razem w innym miejscu planety, w zależności od wybranego przez gracza miejsca lądowania. Pojawia się tutaj problem stałych miejsc fabularnych i miejsc odkrytych czy zmienionych przez gracza, na przykład poprzez budowę bazy czy inne aktywności. Ale myślę, że w tym scenariuszu oddzielny system zapisywałby wygląd i położenie określonych niewielkich obszarów i wczytywałby je tylko w sytuacji, gdy domyślny obszar główny powstanie na skutek obecności gracza. Przyznam szczerze, że wiedząc już, że nie możemy mieć wszystkiego, chciałbym, żeby tak właśnie to funkcjonowało. I tutaj powstaje kolejne pytanie. Czy mówiąc o obszarze wielkości Skyrima, Todd Howard miał na myśli obszar wygenerowany w czasie obecności gracza na planecie, czy całkowity obszar, jaki może powstać na planecie? Stąd trzecia możliwość, że obszar generuje się tylko raz, gdy gracz zbliży się do planety i po wybraniu opcji lądowania następuje ono w tym obszarze, bez względu na to, że gracz chciałby wylądować w zupełnie innym miejscu. Można sobie wyobrazić, że obszar ten jest na tyle duży, że grze mogłoby się nawet udawać oszukiwać graczy przez jakiś czas, ale w dłuższej perspektywie raczej każdy by się zorientował. Zafunkcjonowałby tu zresztą znowu problem ze światłem. Ciężko byłoby to zmanipulować. Chyba że oświetlenie planet przez gwiazdy w czasie rzeczywistym to był taki skrót myślowy i raczej odnosi się on do korelacji z położeniem gracza, co również jest możliwe. Ten trzeci scenariusz, jakkolwiek chyba najbardziej prawdopodobny, mi osobiście najmniej się podoba. A wy co o tym myślicie? Jeśli znaleźliście jakieś konkretne informacje, to podzielcie się nimi w komentarzach. Jeśli nie, to napiszcie o swoich spekulacjach na poruszane tematy. Zachęcam także do ocenienia filmu, a jeśli się spodobał, to do zasubskrybowania mojego kanału i włączenia powiadomień. W opisie do filmu znajdziecie linki do moich wcześniejszych materiałów na temat Starfielda. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i do zobaczenia niebawem.